Ojca i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z wielką radością witam was, drodzy mieszkańcy parafii świętego Józefa Robotnika. Was, drodzy goście, dzieci, młodzież, tak licznie zgromadzonych tutaj u świętego Józefa na Eucharystii, na mszy świętej odpustowej. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi Tadeuszowi za zaproszenie mnie, za to, że dostąpił mnie tak wielki zaszczyt, że mogę tej mszy świętej przewodniczyć i głosić Słowo Boże jako sąsiad. Od świętego Floriana przybywam z sąsiedniej parafii, z Zawady, i już dzisiaj zapraszam was, drodzy mieszkańcy, do świętego Floriana za tydzień na nasz korpus. To tak się złożyło, że sąsiadujemy i święty Józef, i święty Florian koło siebie, i ksiądz Tadeusz, który był moim poprzednikiem w diecezjalnym duszpasterstwie dzieci Marii, jestem jego następcą. I tu kiedyś rekolekcję głosiłem. No, opatrzność Boża tak pokierowała. Przychodzimy dzisiaj tutaj do świętego Floriana i jak to mawia arcybiskup emerytowany, arcybiskup Alfons Nosol, chcemy szturmować niebo, aby prosić naszego świętego patrona o to, aby nam wypraszał potrzebne łaski. Przychodzimy szczególnie prosić dzisiaj jako ludzie pracy, być może jako emeryci, ryciści, dziękując za lata już przepracowane, ale także jako młodzi ludzie, którzy gdzieś wchodzą w życie, prosić o to, aby tej pracy nie zabrakło, aby nie zabrakło nam chleba powszedniego. Prośmy, abyśmy mogli, zwłaszcza ludzie młodzi, dać godne warunki życia tym, wśród których żyjemy. Wszystkie nasze intencje i radości, i smutki złóżmy tutaj na ołtarzu Jezusowi Chrystusowi, prosząc naszego świętego patrona, świętego Józefa, o to, aby te nasze modlitwy zaniósł przed tron Boży do tego, którego był tutaj na ziemi ziemskim opiekunem, do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg rzekł: uczynimy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim gadem i płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg rzekł, po czym Bóg błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszelkim gadem i płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego, i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego, posłuchając swym trudzie, jaki podjął. Wtedy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosów. Bracia, nade wszystko przeobleźcie miłość, która jest waszą więzią doskonałości, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imieniu Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Cokolwiek czynicie, serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo.
swą wiekoiste jako zapłatę. Słuchajcie Chrystusowi jako Pan. Oto Słowo Boże. Oh.